Prosty przepis na pyszny burek ze szpinakiem. Na patelnię dajemy pół kilograma świeżych liści szpinaków, dokładnie mieszamy. Dodajemy 60 g sera pleśniowego, 4 przeciśnięte ząbki czosnku. Wszystko dokładnie raz jeszcze mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem i całość studzimy. Do wystudzonego szpinaku dajemy 150 g sera fety, dokładnie wymieszamy. Na blaszę rozkładamy płat ciasta filo. Smarujemy roztopionym masłem, 1/3 kostki masła. Na to kładziemy drugi płat ciasta filo i rozprowadzamy farsz szpinakowy. 1/3 porcji, bo będziemy robić 3 takie burki. Ciasto zwijamy i zawijamy do środka jak ślimak. Górę posmarujemy jajkiem rozbełtanym, posypujemy czarnuszką i całość wkładamy do piekarnika na 180 stopni 25 do 30 minut. Smacznego!